Dobra, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z PT. Tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, teraz mam ubrany headset. Oj, zobaczymy, czy to coś pomoże. Cholera jasna, no. Ej, dobra, Kit, nie, czekamy na północ. Po prostu czekamy na północ. I tu musi nastąpić, cholera, pierwszy śmiech. Pierwszy śmiech dziecka. Kurczę, musiałbym sobie zrobić telewizor o jedną kreseczkę głośniej dosłownie. Bo teraz przez to, że mam słuchawki, to troszeczkę tłumi mi dźwięki. Nawet mogę nie słyszeć tych śmiechów, koniec końców. Okej, okay, słyszę ten głupi dźwięk, którego nie lubię. Ten, który nagle tak jakby... I ucicha zupełnie. No, dobra, północ, proszę. Tik, tak, tik, tak. Jest i północ. Jest i cholerna północ, dobra. Mam udawać atak paniki? Szczerze, chyba nie będę musiał. Autentycznie wydaje mi się, że nie będę musiał udawać ataku paniki. Okej. Okay. Baba jęczy. Baba jęczy. Nie. Nie, nie, nie. No. Nie. Nie. Nie, nie. Cholera, teraz jeszcze jestem bliżej telewizora i wszystko słyszę, no. Come on! Baby! Śmiej się! No ja cię bardzo proszę, no kurde, przestań! Przestańcie mi to robić! Dobra, jeszcze raz, no! No! Śmiech numer jeden, proszę cię, no kurde! Come on! Może w innym miejscu! No światło! Fuck! Nie, to może nie o to, nie, może nie w świetle. Może nie w świetle, może to nie jest to właśnie. Może nie może się palić światło, może to o to właśnie chodzi. Dobra, nie mam żadnego refleksu świetlnego dziwnego teraz. Mamusia w całości. Z bielutkimi ząbkami, ale to chyba tylko dlatego, że zdjęcie jest cholera czarno-białe. Może jakbyś dbała bardziej o higienę, to by cię nie zabił. Fuck. Jakiś komunikat z radia, na przykład, piechol, przestań panikować, to tylko gra. A sposób na uzyskanie trzech śmiechów jest taki, pach, 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 by mi powiedzieli ładnie. No bym się kurde nie obraził, naprawdę bym się kurde nie obraził. Teddy? Czemu jesteś taki? Czemu jesteś taki dla mnie? Ugh. No dobra, midnight. Please. Come on. Kojima-san, help me. Release me from this burden. Zrzuć ze mnie to brzemię. Okej. Okay. Jest północ. Jak bardzo dobrze słychać. No. Śmiechy, chichy? Nie. W żadnym wypadku. No co jest, dzieciaku, kurde, mam już ten headset ubrany nawet. Czego chcesz więcej ode mnie? Dobra, był pierwszy. Okej. Okay. Obraz? Może obraz? W ogóle nie chcę, żeby to dziecko płakało, bo to jest troszeczkę straszne. Nawet jak ono nie płacze, tylko kurczę się śmieje. Ej, nie, 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 to nie ona, dobra, to nie ona. Może radio? No? No szlak! Aaaa! Obrazy! Drzwi! Kurde! No co, radio? Coż radio, telefon? To jest aparat fotograficzny. Nawet nie wiedziałem. Może misio cię rozbawi. A może tu? Obraz na ścianie. O, shit, co to? Coś tam. No. Proszę, śmiech numer dwa. Śmiech numer dwa, ja cię bardzo proszę. Nie, nie to jęki, na pewno nie to jęki. Na pewno nie jęki i baba za oknem, cholera, widzieliście to. Znowu. Cholernie blisko jest.
Jest cholernie blisko. Czai się gdzieś, kurde, za rogiem pewnie. No. Śmiech numer dwa, proszę. Please. Come on. Oh. Come on. Nie, no naprawdę. Chcę już skończyć tą grę. Przejść ją, mieć ją z głowy. Odhaczona na liście i nigdy więcej do niej nie wrócę. Naprawdę, nigdy więcej do niej nie wrócę. Ja bym nawet usłyszał, że to są jakieś kurcze smaczki poukrywane, a podobno są. Bo ta upiorna wiadomość... Drugi! Jest drugi, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. Dobra. A trzeci? A gdzie jest trzeci? Proszę, powiedz, kurde, tu, tu. Co to było? Pad mi zawibrował. Pad mi zawibrował. Telefon. Come on. No. No. Cholera, ale skopałem. To mogło już być to. To już mogło być to. Serio. No. Obraz. No baw się, kurce, dzieciaku, no. Nie ty. Nie ty. Nie do ciebie mówiłem, paniusiu. Cholera, no. Proszę, zadzwońcie do mnie. Powiedzcie mi, że zostałem wybrany do opuszczenia domu Wielkiego Brata i mogę stąd wyjść. No ale był drugi już. No ej. No proszę. Prawdę. No ja nie muszę nawet udawać ataku paniki. Ta panika jest obecna, po prostu. No dwa śmiechy, tak blisko jeszcze nie byłem. Słownie brakuje tylko jednego. Ostatni śmiech i mogę podejść do telefonu. No. Radio cię nie bawi już? Ani obraz? Ani nic? Kurde. No ale pad mi zawibrował. Czy mi się wydaje, czy... O kurde, nie, dobra. Może te? Słodycze! Dzieci lubią słodycze! No, no! No proszę cię, no kurde! Fuck! Naprawdę? Nie, chyba skopałem. I wiecie co, ale nie, korzystając z tego, że mam ten headset na głowie, może uderzmy jeszcze raz w drzwi frontowe, a może? Może? Może lampa? Bawi się lampa? Jest fajna. Kurde! Ja pierdo... Sorry. Ja pierdzielę, chciałem powiedzieć. Ja! No śmiej się! Pieprzony bahorze! Powinno jest... Teraz nawet nie wiem, czy... Czemu? Czemu tak właściwie ona do mnie wystartowała od razu, nie? No proszę cię, no! Come on! No! Ostatni śmiech! Last piece of laugh, no come on! No kurde, krzyk był! Kojima to sam słyszał, jeżeli naprawdę chodzi o to, że trzeba było ubrać headset. No! Aaaa! Nie wiem co zrobić, cholera. Oj. Nie. A może w łazience coś go rozbawi? W łazience w sumie jeszcze nie byłem, tylko. Tylko tu mnie nie było. Nie? A kibel? No patrz jak na stranę. Ha, ha, ha. Nie? Wanna? Też. No wiesz, fun times, miłe czasy, nie? W wannie. Pluskasz się, plusku, plusk. Kaczuszki żółte, nadmuchiwane takie. No wiesz o co chodzi. No. A cholera, dobra, kid, jeszcze raz idziemy. Jeszcze raz, ostatni raz, nie? Naprawdę, kurczę, a później nie wiem. Może z... Oj? Nie? No ale może. No ostatnia szansa. Dziecko, jak chcesz się zaśmiać, to śmiej się, proszę.
Ale mam wrażenie, że skopałem, bo wtedy naprawdę poczułem wibrację pada i wtedy wydaje mi się, że trzeba było uderzyć do telefonu po prostu. Więc chodźmy jeszcze raz. No pięknie. Upiorna czerwona poświata. No tego mi było kurde trzeba. Nie, serio, wybaczcie. Ale tutaj checkpoint. Dobra, checkpoint zrobiony, jak widać zresztą. I co, no dobra. Kampie, kurde, kampie przy zegarku na 12. No bo w sumie nie. Zobaczmy, jak to wygląda w upiornej czerwonej poświacie, ale może czerwona się włącza dlatego, bo zesrałem się. Zesrałem się chwilę temu i Kojima to słyszał, bo mam ubrany headset. Nie. Ej, nie, serio, jakby takie mindfucki wchodziły w grę, że jak krzyczysz, to się dzieje jeszcze gorzej, no to nie. To bym grał z zaklejonymi ustami. Dobra. Poczekajmy grzecznie. A ty przestań cholera jęczeć. Pomimo tego, że te dźwięki naprawdę nie różnią się niczym od tych, które słyszeliśmy wcześniej, to naprawdę w dalszym ciągu za każdym razem na mnie działają. Działają na mnie dokładnie w ten sposób. O shit. O nie. O nie, multum innych dźwięków słyszę. No nie. Dzieciaku. Proszę, śmiej się. Śmiej się, cholera. No to ja z tej cholery, no. No 12 godzina, czerwona poświata, no co stoi na przeszkodzie? Jezus, ona była za oknem? Cholera! Baby, come on! Come on! A przy zegarku może. No, no. No cholera, śmiej się! No jesteś dzieckiem! Ej, to był pierwszy śmiech? To był pierwszy śmiech? Okej. Dobra. Radio. Drugi! Trzeci przy telefonie? Tak? Czy nie? No? Pad wibruje! No, chyba się uda. Wibruje. No, wibruje. No i co z tego? No. Jest trzeci. O cholera jasna. Światło mi mrugnęło w domu. Trzyma go w tym momencie. Ja pierdzielę. Nie. No odbierz. No odbierz, ty debilu. Tak! Jest! Uhuhuhuhu! Udało się! Ale to nie te drzwi. Tutaj, normalnie, do piwnicy, tylko tym razem już to nie będzie piwnica. To nie będzie piwnica? Jezus, myślałem, że to jednak nie było to, bo się pojawi ten sam korytarz. Ja pierdziel, ale kochani, jest, nareszcie. No nie wierzycie, jaka jest moja ulga teraz. Dad was such a drag. Every day he'd eat the same kind of food, dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining. I was dying of boredom anyway. Umieram z nudów, nie wierzę, nie. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Aha. No dobra. No ale spójrzcie na tą grafikę, przecież to jest tylko, kurczę, asfalt i widać każdy, kurczę, kawałek materii. No a tu jeszcze bardziej widać grafikę. Jak bardzo jest ładna. No i teraz proszę bardzo, żeby się nie okazało, że Piechol był gołosłowny. Spójrzcie proszę na twarz protagonisty, kiedy już się pojawi. No oczywiście Kojima musiał swoje nazwisko wpieprzyć na samym początku, on tak już ma. On wie, że robi dobrą robotę i naprawdę ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Choć podobno jak widział GTA 5, to troszeczkę mina zrzedła. Bo mówi, że kurczę, on czegoś takiego by nie zrobił. Okej. Już wiem, że teraz nie gram, ale... Tak się przestraszyłem tego, co jest za nim. No pięknie wygląda, cholera.
Znaczy nie tyle, że jest przystojny, nie o to mi chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że jest tak bardzo podobny do siebie, jakby naprawdę to był kadr z filmu, a nie z gry. Norman Reedus in. Uwielbiam tą muzykę. Silent Hills. No chyba, że to S przejdzie później w piątkę. Bo faktycznie, później już po czwórce The Room reszta już miała tylko podtytuły, tam Homecoming, Downpour i tak dalej. No i proszę bardzo, jednak nie 7 coś tam tysięcy Industries czy tam Studios, ale jednak Kojima Productions na Fox Engine. This game is a teaser, it has no direct coś tam, czyli nie ma dokładnego połączenia z grą właściwą. No ale kurde. Jaki kamień z serca, że to się już skończyło. Najlepszy teaser ever. I Kojima przewidywał, że tydzień zajmie graczom rozwikłanie tajemnicy tego, że to jest po prostu teaser kolejnej części Silent Hill, ale nie. Jednak to nastąpiło troszeczkę wcześniej, no ale w dobie internetu to nawet z Dark Soulsami sobie ludzie dają radę. Wymieniają się informacjami, pokazują sobie filmiki, no. Ale to już typowo zaczynamy od samego początku, bo jest znany i nielubiany Karaluszek. Więc mi pozostaje w tym momencie po prostu z wami się pożegnać. Więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Ej, pad wibruje? Wcześniej nie wibrował, sobie to pamiętam. Ej, dobra, ale... Dobra, ej, kit. Sprawdźmy jeszcze. Torba niedostępna, bo nie mam latarki, ale przejdźmy jeszcze tylko przez te drzwi. Czy nic się na pewno nie zmieniło? No nie, dokładnie, to jest sam początek gry. Sam początek, tutaj trzeba przyjrzeć się szparze w drzwiach i wyskoczy babka, tak? Na pewno? Moment, nie, tylko żeby się upewnić. Nie, tak, dokładnie, to samo, tak. The brutal killing took place. Nie, dobra, kochani. Więc trzymajcie się, pozdro, cześć, hej, wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mój strach udzielił się wam chociaż, kurczę, w małym procencie. Bo jeżeli ja bałem się na 100%, a wy powiedzmy na 1%, to i tak wam wystąpił ten dreszcz na karku. U mnie wystąpiły dreszcze na całym ciele, kurde, dłonie spocone, no pod pachami, kurcze, płynie Amazonka. Więc no, horror godny jak najbardziej. Dobra, pozdro, cześć, hej!